Witam Państwa ponownie, Andrzej Ostankowski, witam spod Samiuszkich Tater z willi Harmatówka. Gospodarz pan Józef Harmata wczoraj pokazywał mi takie osobiste, dedykowane kopie medali od Wojciecha Fortuny. To jest bardzo znany tutaj na Podhalu człowiek, który z gorzką, z pełną goryczą opowiadał, jak to było możliwe, że sprzedano kolejkę na Kasprowy Wier, który tu Podhalanie przed wojną jeszcze w czynie społecznym wybudowali. Ale wracamy do naszej rozmowy. My rozmawiamy o Ukrainie, o tym, co ta wojna zmieniła w życiu politycznym, w życiu społecznym. Myślę, że no, niesłychanie takim osobnym wątkiem godnym omówienia jest niesłychane zbliżenie się narodów polskiego i ukraińskiego. Z jednej strony no myśmy tutaj, my Polacy wszyscy, i rząd, i samorządy, i my wszyscy obywatele po prostu zdaliśmy egzamin z pomocy dla Ukraińców. To jest rzeczywiście no, rzecz bez precedensu, przyjąć taką ilość uchodźców do domów po prostu. Nie ma w Polsce ośrodków dla uchodźców. Zobaczmy krótki materiał obrazujący zbliżenie no, w tym wymiarze politycznym. Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierami Czech Petrem Fialą i Słowenii Janezem Janszą wrócili z Kijowa, gdzie rozmawiali z prezydentem Władimirem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem na temat dalszej pomocy humanitarnej i militarnej dla Ukrainy. Daria Sieńkowska. Celem wizyty było potwierdzenie jednoznacznego poparcia całej Unii Europejskiej dla suwerenności i niepodległości Ukrainy oraz przedstawienie szerokiego pakietu wsparcia dla państwa ukraińskiego. Unia Europejska musi bardzo szybko nadać status kandydata, a nawet więcej, musi zaprosić Ukrainę do Unii Europejskiej. Powinna przekazywać broń defensywną, abyście mogli bronić swoich domów. Będziemy działać na rzecz Ukrainy na całym świecie. Nigdy nie zostawimy was samych. Będziemy z wami, bo wiemy, że walczycie nie tylko o swoje domy, o swoją wolność, o swoje bezpieczeństwo, ale także o nasze. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował premierom za okazane wsparcie. Podkreślił, że ich przyjazd do oblężonego przez Rosjan Kijowa to bardzo mocny, mężny i przyjazny krok. W pełni ufamy waszym krajom i przywódcom, więc kiedy mówimy o gwarancjach naszego bezpieczeństwa, o naszej przyszłości w Unii Europejskiej, kiedy o polityce sankcji, jesteśmy w 100% pewni, że wszystko, o czym dyskutujemy, osiągnie swoje cele dla naszego kraju, naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa i naszej przyszłości. Wczorajsza wizyta w Kijowie premierów Polski, Czech i Słowenii jest porównywana do przyjazdu do Tbilisi w 2008 roku prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz liderów Ukrainy i państw bałtyckich. Pan poseł Artur Łącki z drugiego końca Polski, z nadmorza, jak się domyślam. Tym razem z Gdyni. Tym razem z Gdyni, tak jest. No, ale z nadmorza, ja tu mam za plecami Tatry, przede mną Polska, taka jest sytuacja operacyjna. Nie, panie pośle, Polska, za panem jest Polska. Nie, za mną są Tatry i już, i już jest granica Polski. Dobra. Panie pośle, no właśnie, bo tutaj obserwowaliśmy w materiale wizytę, to była pierwsza wizyta tej rangi w oblężonym wówczas Kijowie. No i to obrazuje taki zasadniczy zwrot w polskiej polityce, bo ja przypomnę, to może dzisiaj no, być panu nie w smak. Donald Tusk tu nawet wytacza pozwy za przypominanie takich faktów. No ale Donald Tusk pierwszą wizytą zagraniczną poza Unią Europejską wybrał się do Moskwy, nie na Ukrainę.
No tak, ja już kiedyś mówiłem parę razy w wielu programach. Wtedy takie były czasy, wtedy był taki program, wtedy było to, żeby jednak Europa była cała zjednoczona łącznie z Rosją i to miało spowodować to, że już nigdy w Europie nie będzie wojny. Miał być taki sam program jak program Unii Europejskiej, bo proszę sobie przypomnieć, że Unia Europejska pozwoliła to, że 70 parę lat na terenie Europy Środkowej i Zachodniej nie ma wojny i po to była ona głównie stworzona. Chciano wszystkie kraje europejskie i kraje demokratyczne inne chciały włączyć Rosję w szeregi krajów demokratycznych, połączyć je gospodarczo, tak żeby tej wojny nie było. No niestety to się nie udało, nie ze względu na kraje europejskie, nie ze względu na kraje inne, tylko ze względu na Rosję. Na ich mentalność niestety jest taka, jaka jest. Jeśli do władzy dochodzi jakiś taki car Putin, barbarzyńca, w którym chodzi tylko o wojnę, śmierć i pożogę, no to niestety nic się nie da zrobić. No i tak to wygląda. Teraz... Panie pośle, tylko ja zwrócę jednak uwagę, bo to nawet w Niemczech już rozmawialiśmy o tym. Politycy potrafią powiedzieć, popełniliśmy błąd. Ja nie słyszałem, żeby Donald Tusk powiedział, popełniliśmy błąd w tej sprawie. Ja nie będę odpowiadał na to, co mówi Donald Tusk. Błąd, który kosztuje dzisiaj wojnę. Proszę Donalda Tuska o to zapytać. Ja mówię, że teraz polityka ale jest... Ale Donald Tusk nie odpowiada na pytania dziennikarzy, dlatego pytam pana posła. Może akurat pytania są takie albo... No nie wiem, no sytuacja jest taka, że wykopane zostały rowy tak wielkie między ludźmi w Polsce, że już czasami nikt nie chce z nikim rozmawiać. No ja uważam, że powinniśmy dalej rozmawiać mimo wszystko po to, żeby te rowy zakopywać. Ja jestem w programie, ja mogę odpowiadać, co ja o tym myślę. Na pewno nie będę mówił o tym, co myśli o tym pan przewodniczący Tusk, czy co myśli o tym pan prezes Kaczyński, bo nie ja jestem od tego. Także jeśli właśnie pan, o to pytam. Zdanie, to proszę bardzo, jak pan to postrzega, czy pańska formacja... Tuska, to proszę się tam zgłosić. Czy pańska formacja po prostu nie popełniła ogromnego błędu strategicznego, no, kokietując Putina i prowadząc politykę no, taką jak sposób, właśnie reszta Europy, tylko że to my powinniśmy... Jeśli w ten sposób będziemy o tym myśleć, to pewnie tak. Pewnie okaże się, że i Polska, i cała Europa, i świat, bo przypominam sobie słynne spotkanie prezydenta Obamy z Putinem, popełnili błąd w związku z relacjami z Rosją i z prezydentem Putinem. I teraz pytanie, czy ten błąd został popełniony dlatego, że nikt nie myślał, jak to będzie, czy dlatego, że właśnie chcieliśmy wszyscy, żeby w Europie, w świecie zapanował trwały pokój, żeby wszystkie kraje rywalizowały, owszem, ale na niwie gospodarczej, kulturalnej i sportowej, a nie na wojskowej. No i to jest pytanie. Jeśli będziemy teraz cały czas wyrzucać sobie, że ktoś coś tak robił, a teraz przecież jest tak, no to przecież nikt w swoich szeregach nie ma jasnowidzów, żeby wiedzieć, co barbarzyńcy strzeli do głowy. Teraz sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Teraz trzeba się skupić na tym, żeby pomóc Ukrainie. Teraz trzeba zrobić wszystko, żeby Polska miała nie tylko silną armię i nie tylko sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ale na tym, żeby miała sojuszników w koło, bo nikt jeszcze wojny nie wygrał bez sojuszników. Ja rozumiem, że panowie z opozycji będą cały czas mówili o tym, że najgorsza jest opozycja w Polsce, czyli my, a zaraz potem Niemcy i Unia Europejska. Tylko nie wiem, po co to mówią. Jeśli mówią o opozycji w Polsce, to ja rozumiem takie ich wilcze prawo, żeby na opozycję narzekać cały czas i wylewać wszystkie pomyje, które można. Ale ja nie rozumiem, dlaczego próbują skłócić się z Unią Europejską, dlaczego próbują skłócić się z krajami w Unii Europejskiej. No, sam sojusz z Ameryką jest bardzo ważny i najważniejszy, ale nie wystarczy do tego, żeby czuć się bezpieczny. Trzeba wzmacniać Unię Europejską. Trzeba oczywiście ją reformować, bo jak każdą instytucję, która ma kilkadziesiąt lat, trzeba od czasu do czasu reformować. Więc trzeba zawsze próbować ją reformować na swoją modłę, tak jak się
to da, ale to nie znaczy, że trzeba się z wszystkimi skłócać po kolei i jeszcze mówić nieprawdę. No bo pan poseł Sachajko opowiada tutaj o tym, kto co jak pomaga. No, dobrze byłoby powiedzieć telewizjom, że trzecim krajem, który najbardziej pomaga teraz Ukrainie, są właśnie Niemcy. No to tak proste, nie? Ameryka, Anglia, Niemcy i na czwartym miejscu Polska. Teraz trzeba zrobić wszystko, żeby Francja włączyła się w tą pomoc. Tak jest. Chociaż już teraz widać, że i Francja przesyła najlepsze swoje systemy wojskowe na Ukrainie. I tak to wygląda. No, ja rozumiem, że panowie posłowie będą cały czas oblewać opozycję, pomijamy po to, żeby za rok czasu próbować wygrać te wybory, ale myślę, że akurat taki stek kłamstw czasami to nic dobrze nie wyjdzie, ale to jest ich sprawa. Ja cały czas będę mówił o tym, że teraz akurat popieram bardzo politykę pana prezydenta. To jest kłamstwem konkretnie. No to chociażby te niedomówienia, o których powiedział pan poseł Sachajko. Chociażby to, że wplatamy w sprawę pomocy Ukrainie KPO, które wiadomo, że dawno już powinniśmy dostać, a wystarczy spełnić jeden czy dwa warunki. To, że pan Sachajko mówi o tym, że Unia Europejska pomogła Polsce, czy nie pomogła Polsce w sprawie uchodźców, przekazując Polakom 150 zł zdaje się na uchodźca, ale jak już nie wspomniał o tym, że państwo polskie Polakom, którzy przyjęli do siebie Ukraińców, przekazało 40 zł na uchodźce. No to wie pan, ja zawsze mówię, że kłamstwo nie tylko ale jest kłamstwem, ale ja już odpowiem. Jest niedomówieniem, a niedomówienie jest czasami o wiele gorsze od kłamstwa. I tak to wygląda. No. I więc jeśli chcemy... Pan poseł Sachajko krótko odpowiada. Dziękuję. No właśnie to, co próbuję przed chwilą mówić, szanowny przedmówca mówić, to jest po prostu okrutna manipulacja. No dostaliśmy 116 złotych rzeczywiście z Unii Europejskiej na pomoc Ukraińcom na cały okres 9-miesięczny. A to pan poseł powiedział, że Polacy dostali 40 zł na pomoc dziennie. No więc panie pośle, no proszę naprawdę o jakiś rozsądek i nie straszenie tutaj Polaków. No co do tego, co robią Niemcy, to Niemcy w tej chwili zaczęły pomagać. W tej chwili, a my w pierwszych dniach zaczęliśmy tam wysyłać i żywność, i broń. Więc to jest zupełnie inne. Gdyby nie polski rząd, no muszę to powiedzieć jednak, pomimo tego, że jestem posłem opozycji, co by pan nie opowiadał, to gdyby nie polski rząd nie zrobił takiej wielkiej kampanii billboardowej, politycznej w Europie Zachodniej, nie otworzył naszego terytorium jako hubu pomocy Ukrainie, to Ukraina by upadła, bo by nie miała skąd tej broni wziąć. To dlatego, że my zrobiliśmy ogromny hub przeładunkowy broni pod Rzeszowem, to Ukraina miała tę broń. Bo gdybyśmy się zachowywali tak jak pan Sikorski, który przekonywał Ukraińców, że mają się poddać, bo inaczej ich zabiją, no to nie byłoby już w tej chwili Ukrainy. No, naprawdę no musimy stać na własnych nogach. Nie liczyć na to, że ktoś nam pomoże, bo już w 1939 i Francuzi i Anglicy mieli nam pomóc i jakoś nie bardzo nam pomogli. I w tej chwili pokazałem panu różnicę między pomocą Stanów Zjednoczonych, państwa za wielkiej wody, a tu Unii Europejskiej, która graniczy z Ukrainą. Powiedziałem panu, co kilkanaście dni temu powiedział pan Scholz, no, że trzeba wrócić do stosunków gospodarczych z Rosją. No naprawdę, a państwo cały czas straszą Polaków. Straszyli Polaków, że nie będzie gazu, nie będzie prądu, że nie będzie węgla. I tak cały czas jest tutaj jątrzenie, zamiast próbować jednak budować wspólnotę, bo my sami, jak będziemy silni, wspólnym, jednym narodem, a nie tak podzielonym, jak jest w tej chwili, to my gospodarczo obronimy, bo gospodarczo gonimy Zachód dwukrotnie szybciej, niż było to gonienie za czasów Platformy Obywatelskiej. Więc to są fakty, o których powinniśmy mówić, a nie dalej straszenie i mówienie, że mamy się opierać na Niemczech. Bo my mamy naszą historię i 300 lat my od Rosjan dostawaliśmy baty. I dlatego powinniśmy być nie tak, jak nam kazali Niemcy, się jednać z
z Rosjanami, tylko powinniśmy właśnie wskazywać to, co w tej chwili jest robione, że Rosja się nie zmieniła i nie zmienia i nie zmieni. I dlatego jest potrzebna silna Polska, żeby była suwerennym państwem. I pan poseł Piotr Kaleta, panie pośle, proszę, jeżeli pewnie będzie chciał się pan odnieść do głosów przedmówców, ale też chciałbym wrócić do tego wątku no, zbliżenia polsko-ukraińskiego. No cóż, ta nasza platformerska krynica mądrości, jakim jest poseł z Platformy Obywatelskiej, nam się po prostu dzisiaj nie wyspała. Jeżeli mówi się coś takiego, że mamy barbarzyńcę i nie wiadomo, jak on się zachowa, no to wiadomo, jak się zachowa. Barbarzyńca zachowa się zawsze tak jak barbarzyńca, czyli będzie to człowiek okrutny, nieprzewidywalny, człowiek, który będzie chciał mordować, palić, grabić. Do tego nie potrzeba naprawdę wielkiego stratega, do tego nie potrzeba wielkiego, wspaniałego myśliciela, czy proroka, czy wizjonera, jak mówił pan poseł z Platformy Obywatelskiej, tylko potrzeba zdrowego rozsądku. Ten zdrowy rozsądek w Prawie i Sprawiedliwości był od zawsze. Ten zdrowy rozsądek prezentował świętej pamięci pan profesor Lech Kaczyński, który przewidywał, co właśnie barbarzyńca może zrobić. I on to zrobił. I te osoby, które widząc działania Putina już w kwestiach Gruzji, już w Czeczenii, że nie wyciągnęły z tego wniosku, są po prostu szaleńcami. I osoby, które w dalszym ciągu milczą, czy starają się wygładzić, wypucować to, co w tej chwili ten łobuz robi na Ukrainie, to niejako są podobnymi barbarzyńcami, ponieważ inaczej tego nazwać nie można. No nie można się bratać ze złem. I teraz bardzo dobrze by było spojrzeć na działanie opozycji, które w tej chwili jest takie, można powiedzieć, takie bardzo lajtowe, rozmywające. Proszę zwrócić uwagę, że oni w tej chwili przyjęli taką narrację, żeby nie mówić o tym, co było. To, co było, zostawmy gdzieś tam. Po co to w tej chwili do tego wracać? Po co to jączyć? No było, skończyło się, teraz trzeba spojrzeć w przyszłość, 2023 rok, nowe wizje, nowe wyzwania i tak dalej, te ich gładkie słówka. Ale proszę państwa, dlaczego trzeba spojrzeć w przyszłość? Dlatego, że historia jest nauką życia. I ci ludzie, którzy dzisiaj aspirują do tego, aby znowu przejąć stery w naszej ojczyźnie, oni już kiedyś u władzy byli. I właśnie trzeba przypominać to, w jaki sposób oni się zachowywali, w jaki oni sposób prowadzili tą strategię, tą wizję przyszłościową naszej ojczyzny. I ja, proszę państwa, chciałbym powiedzieć o takiej jednej rzeczy, ponieważ pracuję w dwóch, można powiedzieć, tych komisjach, które dbają o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. To jest Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komisja Obrony Narodowej. I one niejako przejmowały na klatę, kolokwialnie mówiąc, te wszystkie ustawy, które wtedy wchodziły, jeśli chodzi o kwestie dotyczące pomocy Ukrainie, które wchodziły wtedy, kiedy jeszcze nie było konfliktu zbrojnego na Ukrainie, a kiedy rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na granicy polsko-białoruskiej. I proszę państwa, oni tak bardzo chcieliby dzisiaj o tym nie pamiętać, jak podle wstrętnie się zachowywali, w jaki sposób obrażali Straż Graniczną, w jaki sposób obrażali polskich żołnierzy, w jaki sposób obrażali wszystkich funkcjonariuszy, którzy dbali o polskie bezpieczeństwo. I tutaj, proszę państwa, powinno się pojawić takie pytanie. Skoro zachowywali się tak podle, to jaką my mamy gwarancję, że oni się zmienili? To jaką my mamy gwarancję, że oni cały czas mają w sercu tą swoją podlizdę, tą swoją niechęć do tego wszystkiego, co właśnie tworzy tą szeroko pojęte bezpieczeństwo naszej ojczyzny? I to jest takie kluczowe pytanie, które w tym roku trzeba będzie sobie stawiać. I myślę, że oni w tym roku wyborczym i oni właśnie dlatego chcą się tak pozbyć tego balastu, tej swojej podłości, żeby im tego nie wyciągnąć, żeby im tego nie przypomnieć. Dlaczego? Dlatego, bo tak na dobrą sprawę oni tak ciągle myślą. Oni tak na dobrą sprawę nigdy, tak jak właśnie panie redaktorze, to są bardzo istotne kwestie, ponieważ polityka składa się również z bardzo prostych gestów, z bardzo prostych słów. Żeby powiedzieć, przepraszamy, zachowaliśmy się podle, niegodziwie. No z jakichś powodów, nie wiem, nie byliśmy dyletantami politycznymi, dzieciakami politycznymi, przedszkolem politycznym. Nie rozumieliśmy świata, nie rozumieliśmy potrzeby chwili, nie rozumieliśmy Europy, nie poznaliśmy się na Putinie, nie poznaliśmy się na Merkelowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale z tego trzeba właśnie wyciągnąć wnioski. Ja uważam, że właśnie w tej chwili ta retoryka, którą oni będą prowadzali, że oto my będziemy chcieli ich opluwać. No
No, nie ma większego absurdu, że my chcemy opluwać opozycję, która w tak bezczelny sposób opluwa rządzących, która siedziała na tych manifestacjach, łaziła z tymi ludźmi po polskich miastach, gdzie krzyczała tam te wszystkie wulgarne słowa, kiedy nie reagowali w odpowiedni sposób, kiedy ktoś tam dar gębę, że trzeba robić dym w kościołach. I oni dzisiaj są aniołami pokoju. Proszę państwa, pytanie, które naprawdę trzeba sobie cały czas stawiać. Jak oni naprawdę w tej chwili wyglądają? Jak wygląda ich psychika? Jak wygląda ich myśli? Jak wyglądają przede wszystkim ich słowa o miłości do ojczyzny? Może nie słowa, tylko gesty, czyny. Czy oni naprawdę ojczyznę kochają? Prześledźmy sobie, proszę państwa, wszystkie ustawy, o których mówiłem. Te, które są w tej chwili najbardziej istotne, dotyczące bezpieczeństwa naszego kraju. Mur na granicy polsko-białoruskiej. Przypominacie sobie państwo te hordy biegających, tych dziwnych ludzi, którzy tam krzyczeli o jakiejś pomocy, że my jesteśmy jacyś nieludzcy i tak dalej, i tak dalej. Przypomnijmy sobie ustawę, która miała dać możliwość Polskiej Straży Granicznej bronić się przed napastnikami o tak zwane te nasobne pojemniki gazowe. Też byli przeciwko. I pytanie, dlaczego byli przeciwko? Czy teraz mają na tyle jakiejś takiej swojej w swoich myślach, w swoim sercu jakiejś takiej logiki, żeby powiedzieć przepraszam, myliliśmy się. Przepraszam za to wszystko, co się stało, jeśli chodzi o kwestię dotyczącą Nord Stream 2, bezpieczeństwa energetycznego. Otóż nie. Proszę państwa, ci ludzie w dalszym ciągu myślą tak samo. Myślą, że Polska to w jakiś sposób nienormalność. I teraz, proszę państwa, mamy na dobrą sprawę dwie wizje. I są dwie takie i tylko takie. Czy jesteśmy za tym, żeby Polska była wolna, bezpieczna, niepodległa pod każdym rodzajem? Czy żeby w dalszym ciągu szła gdzieś na kolanach? Gdzieś, żeby była policzkowana? Żeby ktoś nam mówił, jak mamy postępować? Żeby ktoś nam mówił, że to jest w tej chwili najważniejsze? Że znowu te gładkie słówka o kwestiach dotyczących jedności europejskiej, że świat wzywa nas do tego, żebyśmy byli postępowi, nowocześni i tak dalej. Jak się okazuje, ta nowoczesność i postępowość kończy się na granicy polsko-sowieckiej, polsko-białoruskiej, bo tam już widać, że barbarzyńca idzie ze wschodu. Idzie, że po prostu ma niecne plany, że to wszystko to, o czym do tej pory elity europejskie, urzędacy europejskie sobie wymyśliły, to się wysadza w powietrze, to nie ma racji bytu. Przecież na miły Bóg, proszę państwa, żeby Ukraińcy błagali inne narody o to, żeby dostawać broń. My już tam... Jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze, powiem. Przypomnijcie sobie, szanowni państwo, kiedy prezes Jarosław Kaczyński, jeszcze pełniąc funkcję wicepremiera, z premierem Mateuszem Morawieckim, jadą na Ukrainę wtedy, kiedy latają rakiety. I znowu urzędacy europejscy, znowu nasi politycy z opozycji krzyczą, po co oni tam jadą? Po co oni tam jadą? Jak się okazali, byli to pierwsi politycy, którzy mieli odwagę tam jechać nie po to, żeby sobie zrobić jakiś PR, tylko po to, żeby jechać z... prowadzić konkretną politykę, co Ukrainie jest potrzebne, w jaki sposób ona to widzi, żeby przekonać się na miejscu, jak wygląda sytuacja. I dopiero wtedy, kiedy zrobiło się bezpieczniej, inni zaczęli tam jeździć. Ale proszę też zwrócić uwagę, w pewnym momencie prezydent Niemiec chciał tam pojechać. Podziękował mu za tą wizytę właśnie prezydent Zełenski, że on go po prostu tam nie chce. Najpierw Niemcy niech się zmienią, niech zaczną postępować tak jak ludzie, jak cywilizowany naród, a dopiero później przyjeżdżajcie i nie róbcie sobie tylko i wyłącznie PR-u i propagandy. Taka jest po prostu prawda. Panie pośle, smutnym obowiązkiem prowadzącego program jest podawanie również tych niedobrych informacji. Taką informacją jest fakt, że zmarł papież Benedykt XVI, najbliższy współpracownik papieża Jana Pawła II. Tymczasem zapraszam państwa na przerwę.